Witajcie wszyscy serdecznie na kanale Większym Poland, dalej z Grzesiem. Zrobiliśmy wstęp, jeżeli chodzi o... Rozwikłanie tajemnicy podejścia pod naprawę czy korektę problemów posturalnych. I teraz odniesiemy się już do kolejnych pytań, do kolejnych problemów. Tomek pisał o zestawie ćwiczeń dla korpo szczura, tak? To ten termin medyczny, który się nam buduje. Tak, no konkretnie to Tomek tam pytał o to, jak powinna wyglądać prawidłowa postawa, o ile dobrze pamiętam, czyli tak zwana organizacja ciała. Przypominam tylko, że nie ma czegoś takiego jak nieprawidłowa i prawidłowa pozycja ciała, tak jak nie ma prawidłowych i nieprawidłowych ćwiczeń. Tak naprawdę wszystko zależy od kontekstu, w którym dana pozycja ciała czy dane ćwiczenie występuje. Natomiast to, co ja chciałbym przedstawić, to jest takie organizowanie się ciała pod przyjęcie dużych obciążeń, czyli najczęściej wykorzystujemy te prawa, które zaraz sobie omówimy w przypadku ćwiczeń z obciążeniem zewnętrznym, podstawowych ćwiczeń jakichś tam gimnastycznych, oraz jeżeli chcemy na chwilę przypomnieć ciału, jakie powinno prawidłowe pozycje sobie przyjmować. Ja pamiętam po pierwszym odcinku to twoje zawsze, ta twoja odpowiedź, to zależy. To bardzo mi siadło w głowie, bo faktycznie, jeżeli na coś popatrzymy, to wszystko jest względne. Tak, no to prawda. Natomiast pewne archetypy wzorów ruchu pozostają niezmienne i podyktowane jest to tym, że po prostu w niektórych ustawieniach ciało ma największą stabilność. I to, co teraz zaprezentujemy, właśnie na tym polega. Dobrze, Tomaszu, i mam nadzieję nie tylko, specjalnie dla ciebie, bardzo proszę. Zaczynamy od tego, że ustawiamy sobie stopy w pozycji równoległej. Takie ustawienie nóg będzie wpływało po pierwsze na ochronę stawu skokowego oraz wysklepienie podbicia stopy. Jednym słowem, jeżeli ktoś się boryka z problemami takich chronicznych bólów stawu skokowego, łydki, Achillesa, jeżeli ktoś cierpi na płaskostopie, no to od tego powinien sobie zacząć korektę. Czyli jeżeli ktoś zwykle chodzi w pozycji tak zwanej kaczej stopy, no to jest pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. I z takich moich obserwacji większość osób charakteryzuje się tym, że prawa noga jest wyrotowana na zewnątrz. O ile jedną stopę stawiamy poprawnie, drugą już nie. Więc należy zwrócić uwagę na to, czy w trakcie stawiania kroku, marszu, biegu trzymamy stopy w pozycji równoległej. Po drugie, ustawienie kolan. Kolana chcemy, żeby szły nam w linii, którą wyznacza nam stopa. Przede wszystkim kolano nie może pracować w rotacji wewnętrznej, ponieważ w tym momencie generujemy w nim dosyć duże napięcia, dużą kompresję, jeżeli chodzi o różnego rodzaju struktury tkanek miękkich, czego nie chcemy, więc najlepiej, gdyby kolano pracowało nam w linii stopy lub ewentualnie w rotacji zewnętrznej, czyli poza linią stopy. Jeżeli chodzi o biodro, no tutaj jedna z najważniejszych rzeczy, na które należy zwracać uwagę. Jeżeli przyjrzymy się temu, jak mamy ustawione biodro, to przede wszystkim powinniśmy po pierwsze wprowadzić się w tak zwane tyłopochylenie, czyli napiąć pośladek. Od razu zobaczymy, że odcinek lędźwiowy nam się wypłaszczy. Ściągniemy sobie tą nieco lordozę lędźwiową. I taka pozycja po pierwsze pozwoli nam odpocząć, jeżeli chodzi o odcinek lędźwiowy kręgosłupa. Jeżeli kogoś zaczynają boleć plecy przy długotrwałym staniu, na przykład przy zmywaniu naczyń, to jest pierwsza rzecz, którą należy zrobić. Prawdopodobnie po kilkunastu sekundach ból z pleców zejdzie, ponieważ mięśnie, które niepotrzebnie czy nieprawidłowo zostały zaprzągnięte do pracy stabilizacyjnej, będą mogły sobie odpocząć. Jeżeli mamy napięte pośladki, staramy się napiąć brzuch i uda po to, żeby taką pozycję scementować. Bardzo ważna rzecz, jeżeli pracujemy w jakichś deskach, podporach. W zasadzie jest to rzecz, od której zaczynamy organizowanie ciała pod każde ćwiczenie. Więc ultra ważna sprawa. Idziemy dalej. Klatka piersiowa, odcinek piersiowy kręgosłupa. Najczęściej to takie ściągnięcie klatki piersiowej, jej zamknięcie i wyprowadzenie sobie główki kości ramiennej jest spowodowane tym, że po pierwsze trzymamy całą rękę w rotacji wewnętrznej. Czyli wyglądamy trochę jak mizi jogi. Dokładnie. Jeżeli widzimy kogoś, że wchodzi do gabinetu czy na salę grzbietem dłoni albo z kciukiem zupełnie odwróconym do tyłu, to wiemy już,
gdzie szukać pierwszych jakichś tam korekt, więc chcemy, żeby kciuk był skierowany do przodu i cała kończyna była w rotacji zewnętrznej. Dokładnie. Samo to wystarczy najczęściej do tego, żeby otworzyć klatkę piersiową. U części osób trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby wycofać sobie łopatki do tak zwanej retrakcji, czyli ściągnąć je sobie oraz opuścić. Czyli nie wystarczy tylko ściągnąć łopatek, ale one powinny też pójść do tak zwanej depresji, do opuszczenia. Głowa w przedłużeniu kręgosłupa. I to jest bardzo ważne, ponieważ multum ćwiczeń będzie generowało nam ruch głowy albo w dół, albo do góry. Jest to podyktowane pewnymi zachowaniami układu nerwowego, w które może nie będę wchodził, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, żeby głowa szła w przedłużeniu kręgosłupa, co niestety czasami mylnie jest interpretowane jako po prostu podniesienie głowy. Czyli taki podwójny podbródek to jest za mało. Znaczy podwójny podbródek jest ok. Głowa do góry, taki zadarty nos, z wielu względów nie jest ok. Na przykład wieczorem na mieście. No, ale to jest szybko też, szybko jest wprowadzona korekta poprzez instytucje zewnętrzne. Rozumiem. Instynkt stadny weryfikuje samca alfa. Tak, najczęściej po 23. Godzina policyjna. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o problem Tomka. W ten sposób się ustawiamy pod pracę, jak już wspomniałem, najczęściej, gdzie będziemy się obciążać jakimiś przedmiotami czy własnym ciałem, po to, żeby uzyskać maksymalną stabilizację. Słuchajcie, mam nadzieję, że również zauważacie wartość w tym odcinku. Jeżeli tak, oczywiście subskrybujcie, łapkujcie, wciskajcie dzwonek. Zapraszam na kanał Grzegorza, a my się widzimy w kolejnych odcinkach. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.